Hejka, hejka, siemaneczko, cześć wam wszystkim. Dzisiaj kolejny filmik z serii Miejscówki na mapach. I cóż my tu widzimy? Koło podbiegunowe. Szansa na wygraną według X-File ma 45%. Gram czołgiem Cheeto. Gram tym czołgiem Cheeto dużo, ponieważ ten Cheeto jakby zdobył dla mnie... kończy już robić tą misję na WZ-111. Jeden z lepszych Japończyków, jakimi udało mi się grać do tej pory. No i widzicie, wjeżdżamy sobie, jak jeśli startujemy tutaj z północnej strony mapki, od razu wbijamy na tą góreczkę, tutaj akurat troszkę ten czerwony T-34 przeszkadzał, ale udało się, pewnie gracz się dopiero uczy. 44 efektywności u niego, no wiadomo. No i tutaj widzimy taki balkonik, mamy tutaj tylko przód, tył i zawsze coś tam możemy sobie ustrzelić, jesteśmy chronieni przed artylerią. Jedynie tutaj miejsce, które jest dla nas takie niebezpieczne, to zobaczcie sobie, jest tutaj naprzeciwko, właśnie jak między tą górką a tą skałką. Tam przeciwnicy nas widzą właśnie i mogą w nas zapakować. Okej, no dobra, popatrzmy sobie na bitwę. Idziemy do końca. O, widzicie, tam właśnie teraz jak ten T-34 się pokazuje. No z tej strony jesteśmy tu widoczni, dlatego trzeba uważać na tą stronę, bo akurat artyleria nas raczej tutaj, jeśli się cofniemy, nie ściągnie. To 1-0. W tej chwili po 2 minutach bitwy dla mojego teamu. T-34 cofnie się, nie cofnie się, widzicie. Ale wystarczy się tutaj troszkę gdzieś tam, o, ten nasz T-30 czerwony tutaj trochę mi tutaj napsuł krwi. Po mnie stukał, popychał, ruszał. Tutaj ten AMX-12 troszkę się zapędził. Nie wiem, chyba mnie nie widział wcześniej tam. No i widzicie, nie wyszło mu to na dobre. Mam w tej chwili aż jednego fraga. Tutaj przeciwnik Cheeto pokazał się. Fajny, Cheeto jest fajny, bardzo mi się ciekawie, fajnie tym czołgiem gra. W sumie powiem tak, że gram tylko dwoma czołgami na tą misję na WZ-a. Jestem typem 61 na 9 tierze i tym właśnie cheatem, także no bardzo fajny czołg. No i cóż, decyzja jaka tutaj zapadła, no to z uwagi na to, że tutaj się nic nie działo już praktycznie, no można, trzeba było zmienić miejsce po prostu i no ta góreczka tu jest fajna, że właśnie szybko możemy się od razu obrócić i tak jak widzicie tutaj zacząć bronić tej bazy naszej, gdzie wrogowie się przebiją na przykład, bo flanka padła i tak dalej, a my tu mamy jeszcze okazję i możliwość właśnie wybronić tą bazę, bo widzicie, tutaj przeciwnicy wjeżdżają, my jesteśmy jakby troszkę chronieni przez tą górkę, zawsze możemy się cofnąć przez do góry, jeśli tym bardziej na przykład jak tutaj mamy pomoc, to jest to tutaj fajne miejsce właśnie do obrony. No oczywiście, jeśli jest tutaj tych przeciwników więcej i wyjadą raszem na nas, no to szans tu raczej nie mamy, nie? No ale wiadomo, miejsce do obrony jest ciekawe. Tutaj się przyglądał, kto mi zapakował z tyłu, a to się okazało, że to ten Churchill nasz. 7 wywalił mi w dupsko. Okej. PZ4
zniszczona. Tutaj zostało trzech jeszcze przeciwników, tylko dwóch z naszej strony, właśnie tu z mojej strony. Ten E-25 i T-1 Heavy. Tak, nasi już tam zaczęli przejmować bazę przeciwnika. Churchill 7 odważnie wyjeżdża. Można sobie tym Churchillem pozwolić na to. Bo dosyć ma taki specyficzny, mocny pancerz też, w niektórych miejscach w ogóle nieprzebijalny. Trzeba wiedzieć, gdzie strzelać Churchilla. T1 Heavy, proszę, skończony. Churchill ma już 3 fragi na koncie, no u mnie tylko 2. I został ten E-25, który tutaj bardzo mi... E-25 strasznie mi krew psują. Nie macie pojęcia jak. O Jezus, to jest niemożliwe. I staram się ze wszystkich sił, że zawsze jak jeśli zaczynam jakąś bitwę, obejrzeć co się dzieje najpierw w E-25. No tutaj się wydawało, że już pojedzie dalej. Niestety pocisk minął, bitwa wygrana. Także widzieliście miejsce takie i do takiej aktywnej obrony i do takiej pasywnej obrony. Bardzo fajna góreczka z tej strony akurat. Dobra, na razie tyle, cześć.